Twoje miejsce docelowe jest właśnie tutaj. Typowy kierowca autobusu. Jesteś na miejscu. Zapraszam do oglądania. Jarosław Juszkiewicz. Krótki film dzisiaj. Czwartek, 9 listopada. Ciepło się zrobiło, już 4 stopnie, ale jak wychodziłem, były 2. Brrr. Budapeszt, a właściwie to Peszt, bo Buda jest po drugiej stronie rzeki. Wcześnie rano, o nie tak wcześnie, 7:30, za minutę. Brrr. Jedziemy. Proszę was odebrać wszystkich z hotelu. Właściwie to nawet nie z hotelu, bo do hotelu nie dojedziemy, bo jest w bocznej uliczce. I eksperymentujemy nową trasę. W ogóle mówię, kamery nie włączam. W Budapeszcie się mało co jeździ. Wczoraj miałem wolny cały dzień, kręciłem pauzę. Więc chociaż to, jak się gdzieś zaraz zgubimy i zaplątamy, nagramy. Chociaż tyle niech będzie. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Bo jak ja już widzę, że jechać mam jakąś boczną uliczką, małą, drobną uliczką, to już wiem, że muszę być przygotowany na wszystko. To, że Ikarus się tam zmieścił, chociaż Ikarusów już nie ma w Budapeszcie od paru lat, chyba od 2 albo od roku, jak mnie ktoś poprawi, to Ikarus był węższy. Był węższy niż autokar, był węższy niż klasyczny autobus miejski, to miał do siebie, że Ikarus był węższy. No ale zobaczymy. A ja do ciebie nie mówię. Przedwczoraj lał deszcz, autobus się ubrudził. A dzisiaj kierunek Słowenia, Ljubljana. Tylko jedna noc, potem do Wenecji, bo to blisko, też tylko jedna noc. Potem do Rzymu. No dzisiaj w ogóle długa trasa, dzisiaj z 6 godzin chyba to jest. 3 pauza, 3, no 6 godzin. Więc kawałek. Ciekawe rzeczy, ale o, Prądojeb też tu skręca. Dobra, to nie jest tak źle. To Tom nie zawiódł tym razem. Jak stary Solaris Trolino się zmieści, to i my się zmieścimy. Bo tak naprawdę cała kwestia to jest przejazd tylko tą ulicą do Głównej, więc powinno być dobrze. Normalnie zimno, grzanie kuciapy trzeba włączyć. Będziemy burz,
Ciekawa rzecz, że trolejbusy, o, zapomniałem o tym powiedzieć, nie mają tablic rejestracyjnych. One są jakby... nie na drodze, nie wiem, tramwajem. Chyba tak, chyba to w tą stronę właśnie, że to jest tramwaj, a nie autobus. No bo dlaczego nie ma? Budapeszt, najcudowniejsze miasto, jeżeli chodzi o to, jak wygląda po zmroku. Ale specjalnie nie poza tym. No nie wiem, te wszystkie tutaj uliczki dookoła, te boczne, to jak cała reszta miasta wygląda, oprócz tego, co jest wzdłuż rzeki, no nie przemawia do mnie, nie. Zresztą w Kontiki bardzo mało po Budapeszcie jeździmy. Zwykle wygląda to tak, że jest przyjazd wieczorem, chwila przerwy w hotelu, żeby się tam odświeżyć, przebrać. Potem jedziemy na kolację popływać statkiem. Wracamy do hotelu, mi się czas pracy kończy, więc to jest zawsze na styk. Bo to jest 15-godzinny dzień, taki naprawdę napięty jak baranie jaja. No bo z Krakowa dojechać bocznymi drogami, bo nie ma autostrad. A dzień następny jest wolny i oni mają, że tak powiem, no wycieczkę pieszą po centrum. Ale to tyle, a kierowca się nie przepracuje w Budapeszcie. Co prawda jadąc na kolację robi się takiego pseudo city toura, aczkolwiek teoretycznie się go robi, ale się go często nie robi, bo nie ma czasu na to. Bo jest właśnie tak ciasno godzinowo, że jest jak jest. Zobaczcie, kolejny trajtek. I nie ma rejestracji. Chyba nawet nigdy nie miał, bo nawet tam dziur nie ma, no nie miał. No na kołach też z fabryki nie przyjechał, prawda? No i dobrze, to jest nasza ulica i zaraz tu w prawo skręcimy, gdzieś musimy się zainstalować. I to będzie największy problem. Uwaga, cóż tam widać? No tak nieciekawie widać, wam powiem. Chyba stoi samochód. Niedobrze, niedobrze. Tam mamy miejsce. No szkurna. Dobra, ale mamy kawałek dalej miejsca.
to jest koniec jeżdżenia po Budapeszcie, ale nam film wyszedł długi, ja nie mogę, 10 minut. No i tyle, wysyłam wiadomość do pilota, że może ich tu zacząć mi przysyłać. Ustawimy sobie nawigację. Musimy na granicy stanąć po boksa, bo ten autobus nie był na Słowenii jeszcze nigdy. To jest wada tych nowych autobusów, że te boksy często i tak dalej, one tam jeszcze nigdy nie były. Dobra, w PNP śpimy hotelu w Ljubljanie. Będzie być przez Balaton. Też ciekawe. No i cóż nam ta nawigacja mówi? Ostatnie dni mojej subskrypcji. Za 9 dni kończy mi się subskrypcja na fotoradary. Nawet nie 6, 464 km, 5,35. Ewentualnie przez Zagrzeb możemy pojechać, żeby sobie urozmaicić. No oczywiście, że nie. Dobra, i zobaczmy, gdzie mamy przystanek. Bo gdzieś mamy przystanek oprócz granicy. Grabanosz. Grabanosz serwis. Zobaczmy, gdzie to jest. Grabanosz. A, już widzę, gdzie to jest. Dobra, już wiem, które to są serwisy. To są przed Mariborem serwisy. Mam nawet zapisaną pineskę. Czyli wszystko zgodnie z planem. I co nam to zmienia? No to bez sensu podział w sumie tak ni w 5, ni w 10, bo... oznacza to, że mamy... no 3.40 do serwisu. Oczywiście jeszcze wcześniej na granicy będziemy stawać. Godziny do pierwszego serwisu. Więc długi dzień dzisiaj. One week later. Flagged, like they pulled us off the road.